akademickie Radio Campus. Tomek Baran, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Co takiego jest w tym nowym roku i w końcu starego roku, że tak chętnie podejmujemy różne postanowienia? Myślę, że to się wiąże z tym, że za każdym razem, kiedy nam się wydaje, że zaczyna coś się nowego, chcemy zatrzeć w pewnym sensie przeszłość i rozpocząć życie na nowo. I na ogół postanawiamy sobie, że to nowe życie będzie lepsze, wolne od różnych wad, które zauważamy w swoim dotychczasowym życiu. Na ogół postanowienia noworoczne wiążą się z tym, że chcemy stać się w swoich oczach lepszymi ludźmi. Problem w tym, że przy formułowaniu postanowień noworocznych na ogół popełniamy podstawowy błąd, formułując je w sposób negatywny. Więc jeżeli już mamy je formułować, no to powinniśmy robić to w sposób pozytywny. Mówienie, formułowanie jakichkolwiek postanowień w sposób negatywny tak naprawdę ciągle nam przypomina o tym, czego chcemy uniknąć. Załóżmy, że mówimy sobie nie chcę palić. Przypominanie o tym, że nie chcę palić, tak naprawdę może wzmagać chęć palenia na takiej samej zasadzie, jak gdybym powiedział komuś, żeby nie myślał o niebieskich niedźwiedziach, to oczywiście, żeby nie myśleć o nich, musi najpierw o nich pomyśleć. No i druga sprawa, warto się zastanowić, czemu dokładnie te niechciane zachowania ze starego roku, czy te niechciane rzeczy, niechciane elementy naszego życia, których chcemy się pozbyć, nam służą. Ja wiem, że to brzmi przewrotnie, w jaki sposób szkodliwe zachowania, czy to coś, czego nie chcemy, nam służy. Być może czemu służyć. Zastanówmy się, czemu służy na przykład palenie, jakie mamy korzyści z palenia, jakie mamy korzyści z objadania się, ewentualnie z innych takich rzeczy, których chcemy się pozbyć. I postanawiając się ich pozbyć, pamiętajmy, że warto czymś zapełnić tą próżnię, która po nich wystąpi. Jak to wszystko sobie zaplanować? Zróbmy takie studium przypadku. Ktoś zajada różne smakołyki, różne przekąski wieczorem i chce przestać to robić. Raz, żeby trochę stracić na wadze, dwa, ze względów zdrowotnych. Słowo zaplanować jest tutaj kluczowe. W zdecydowanej większości tego typu postanowień noworocznych formułujemy je w sposób ogólny i często nierealistyczny. Co to znaczy chcę schudnąć? Warto pomyśleć o ile, dlaczego chcę schudnąć, czemu to mi służy, czyli przede wszystkim zacząć realistycznie o tym myśleć, zaplanować sobie ten proces, nie tylko postanowić chcę schudnąć, ale zaplanować jak chcę to zrobić. Niektórzy psycholodzy twierdzą, że wcale nie potrzebujemy wielkiej motywacji, żeby wytrwać w swoich postanowieniach, a bardziej potrzebujemy konkretnego planu. Czyli rozbicie tego planu ogólnego, tego postanowienia noworocznego ogólnego na szereg konkretnych celów, które chcemy osiągnąć. Jeżeli chcę schudnąć, po pierwsze o ile, po drugie w jakim czasie, po trzecie co mogę w tym zakresie zrobić. Czyli na przykład czy robię to sam, czy radzę się specjalisty, czy korzystam z jakichś poradników w tym zakresie, no i konsekwentnie tego przestrzegać. Ale motywacja chyba też jest potrzebna, zwłaszcza po paru miesiącach czy paru tygodniach. Ludzie są z natury leniwi. Znaczy, każdy organizm żywy jest zaprojektowany w taki sposób w procesie ewolucyjnym, żeby optymalizować, a w zasadzie oszczędzać energię i nie wydatkować jej niepotrzebnie. Można powiedzieć, że taka wielka motywacja jest istotna na początku. Zmotywowanie się, podjęcie decyzji, żeby zrobić pierwszy krok. Ale dalej potrzebny jest plan i rutynowe działanie. Nawet myślę, że większość z nas po sobie może stwierdzić, że gdyby nie rutynowe działanie, to być może nie chciałoby nam się w większości przypadków wychodzić z domu. Rutyna często trzyma nas przy życiu, rutyna pomaga spełniać swoje marzenia, swoje cele, więc ja bym nie przeceniał takiej nadmiernej, wielkiej motywacji. Ona jest potrzebna na początku, żeby się przemóc, a potem najważniejsze, żeby dopiąć swego, jest chyba jednak plan i nabycie nowych nawyków, czyli wykształcenie nowej rutyny, która nam sprzyja w osiągnięciu tych celów. Czy nowy rok jest lepszym momentem, żeby zrobić sobie jakieś postanowienia i coś zmienić w swoim życiu niż jakikolwiek inny moment w życiu? To jest ciekawe pytanie. Można powiedzieć, że każdego ranka zaczynamy dzień na nowo, tylko że to nam tak weszło w zwyczaj, że tego nawet nie zauważamy. Na ogół pewne wydarzenia, pewne zjawiska, które nie pojawiają się zbyt często, spinają nas jak gdyby, czy skłaniają do podejmowania zmian w swoim życiu, że teraz wreszcie jest to jakaś okazja, żeby zacząć coś na nowo. Można powiedzieć, że to jest takie wspieranie swojej motywacji wydarzeniem, które zaistnieje. Jest nowy rok, jest nowe życie, jest czas na zmiany. Więc w takich kategoriach warto by to traktować. Warto też zwrócić uwagę, że te postanowienia noworoczne w zdecydowanej większości są niedotrzymywane. Można powiedzieć, czy to w ogóle ma sens, podejmowanie postanowień noworocznych.
Myślę, że na to pytanie też trudno udzielić odpowiedzi. Ja często mam w głowie taki przykład przewrotnego komentarza na temat tego, dlaczego kobiety nieustannie chcą się odchudzać. Jest takie przekonanie, że kobiety ciągle mówią o odchudzaniu, chcą się odchudzać, a niewiele często robią w tym zakresie. Okazuje się, że tak naprawdę bycie szczęśliwą kobietą jest bardziej zdeterminowane podejmowaniem decyzji o tym, że na przykład chce się odchudzać, chce się dbać o siebie, niż rzeczywistym działaniem późniejszym w tym zakresie. Mam wrażenie, że ostatnio wśród mężczyzn często pojawia się taki pomysł na to, żeby na przykład schudnąć. Też. Niekoniecznie tylko u kobiet, ale też u mężczyzn. I problem jest dokładnie taki sam. Schudnąć, przestać palić. Często pojawiają się pragnienia na przykład innego, lepszego traktowania swojego małżeństwa, swoich związków. Mechanika działania tych postanowień noworocznych i u kobiet, i u mężczyzn jest bardzo podobna. No być może u mężczyzn przy postanowieniach noworocznych mężczyźni powinni bardziej zwrócić uwagę na to, żeby plan był bardziej konkretny, żeby mieć dokładnie wyznaczone cele w swoim postępowaniu związane na przykład z realizacją tego postanowienia i wyobrazić sobie na przykład, jakie korzyści, jak będzie miło, kiedy już osiągniemy to postanowienie. Dla kobiet z kolei istotniejsze może być na przykład wsparcie społeczne przy realizacji postanowienia noworocznego i warto, żeby być może częściej mówiły o tym, co postanawiają. Na zasadzie tego powiedziałam innym, oni mi przypomną, to też mnie osobiście motywuje do tego, żeby zrobić. Więc myślę, że sposób i cała psychologia tych postanowień noworocznych nie jest zasadniczo różna pomiędzy płciami. Być może nieco sposób ich realizacji i dotrzymania mógłby się różnić ze względu na takie podstawowe różnice pomiędzy mężczyznami i kobietami. Niektórzy mówią, że stereotypowe, natomiast badania pokazują, że nie do końca stereotypowe. Dla własnego samopoczucia wystarczy przekonanie, że się stara w jakimś kierunku, a niekoniecznie, że się zgodnie z tym postępuje. No oczywiście tu się pojawia inny problem, kiedy zbyt często ponawiamy te cele i zbyt często te same cele i regularnie ich nie dotrzymujemy. No to może być bardzo frustrujące i z tym trzeba uważać, bo to może zadziałać zupełnie niekonstruktywnie na naszą świadomość czy psychikę. A co jeżeli to postanowienie noworoczne jest właśnie kolejnym już z rzędu i kolejny raz podejmujemy jakieś działania, próbę zmiany czegoś w samym sobie, no i znów jest pewne prawdopodobieństwo, że się nie uda. Ja jestem zdania, że jeżeli podejmujemy jakieś postanowienia i nie dotrzymujemy, a chęć ponownego podjęcia tego postanowienia znowu się w nas pojawia, to jest dobry znak. To znaczy, że gdzieś tam w nas dojrzewa jakaś potrzeba. Ja po sobie wiem, jak długo z roku na rok planowałem rzucić palenie. Z pewnego dnia ta decyzja dojrzała we mnie na tyle, że w nowym roku rzeczywiście przestałem palić. Więc ja myślę, że nie warto się zniechęcać, że ważniejsze jest często podejmowanie postanowień, które gdzieś tam nam w głowie się mogą kumulować i dać na koniec dobry efekt i zdecydowanie nie przejmowanie się porażkami.